Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeśli robi to w kolejnym odcinku Son of the Forest. Tak właśnie. I czy nasz plankton w końcu dotarł? No plankton idzie za nami. Nie wiem po co, ale idzie. Nie wiem po co, ale idzie. Myślałem, że na tej plaży ogarniemy sobie trochę, nie wiem, ptaszków. No to interesuje mnie ten czerwony punkt tam w oddali. Ale widzę, że ptaki tutaj nie za bardzo jest. Czy nie za bardzo są. Ktoś sobie tam w tle lata, ale to tylko i wyłącznie to. Tam chyba na razie nie idziemy. Ja i tak pewnie ten odcinek, moi drodzy, skleję. To jest już godzina 2:33, ja nadal siedzę i nagrywam odcinki. Ostatnio w ogóle moje godziny spania to są 5-6 godzina. I wstaję o godzinie 12-13. To jest kurwa dramat. Tak sobie rozregulowałem cykl, że po prostu... Nie jest dobrze, jednym słowem, nie jest dobrze. A jeszcze nie wyrenderowałem odcinków na jutrzejszy dzień z Atomic Heart. Skoro mamy konserwy w teorii, ale wolałbym jednak jakieś normalne jedzonko. O, widziałem coś. Ale chyba mi to uciekło. Jedzonko wypełzło. Gdzie my jesteśmy? Musimy iść tu do naszej bazy. Potem znaleźliśmy jakieś trumny dziwne. To raczej... Też się da jeść? Telewizor to masz bardzo mocny żołądek. Tyle dobrze. No bez jaj, on to je. Ale OS-u chyba nie wolno jeść, mój drogi. Z tego co pamiętam, OS chyba jest trujący. W sensie jest dobry na rany i tak dalej, ale OS sam w sobie... Chyba jego skórka jest trująca, przepraszam. OS chyba sam w sobie nie, ale OS jako w sensie skórka już trujący jest. Dlatego trzeba dokładnie tej skóry go... wyciągać i jeść tylko i wyłącznie ten środkowy tak jakby miąższ. Już nie masz jedzonka, znaczy nie masz gdzie wsadzić tego jedzonka. Dobra. Podjadłeś. Więc tak, jaki plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj jest taki, że wracamy do bazy, robimy kontenery na bale, kontenery na patyki, kontenery na kapki. Jak zrobimy te kontenerki, to idziemy na wyprawę. Myślę, że w końcu możemy nawet ogarnąć sobie jakąś jaskinię pierwszą. Ewentualnie zwiedzić właśnie te punkty, które mamy pokazane na mapie. Bo tu nam wszystko wisi. Wisi i powiewa. A jeszcze takie pytanie, czy ja mogę oprócz tego sobie... Chodź jeszcze tu dalej? Mogę. No właśnie, czy to nie jest... Chyba nie. Nie jest poniżej. Wyłącz tą mapę. Gonzo Alonzo. No, tutaj nie możesz niestety. No dobra. A teraz możesz? Nie możesz. Jeden do przodu. Ja rozumiem, że to są małe baliki. To jest mały balik, to nie jest mały balik. Mały balik, to nie jest mały balik. Wszystkie wyciechałem? Na szczęście nie. Na szczęście nie. O, nie! Nie chodziło o to. W żadnym wypadku. Kurde no. Ty mnie nie zrozumiałeś. Wciągaj mi to. No właśnie, te strzałki są takie dość nieintuicyjne. Dobra, rozumiem, że tak.
co dalej? Że ja niepotrzebnie to zrobiłem już w tej chwili. Kurwa, nie rzucaj tym typu. Czy mnie prawie zabił bal? Nie mogę. Nie mogę, miałem nie narzekać. Obiecałem sobie, że nie będę już narzekał. Kurde, tego słowa nie mogę dotrzymać. Irytuje mnie to budowanie, no. Miało być fajne. Ale nie jest. Ale nie w tym wypadku. No kurwa, ten bal mnie zabije. Samo budowanie mnie wykończy. Czemu ty to tak stawiasz? Jeju, czemu ty to tak stawiasz? Człowieku. A tu mogę postawić? Coś tam mogę. No to wziąć to. I do góry. O dziwo, mogę. Kawałek drewna co prawda wypadł, ale mogę. Ciebie też wywalamy stąd. Teraz mnie zabijesz na pewno. Nie zrobiłem tego specjalnie, przysięgam. Nie zrobiłem tego specjalnie, ja po prostu te odcinki powinienem nazwać Łowca Bugu. Bo to tak wygląda, jakbym celowo próbował zbugować grę, ale ja tego nie robię celowo. Nie wiem, czy ja dostałem po prostu jakąś inną wersję The Foresta, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale to się po prostu robi komiczne. I ty możesz, możesz. No boję się. Boję się. O. Ładnie, ładnie. No tak, no nie zrobimy fajnego mola. Molo. Molocha. Bo niestety. Tu jest za nisko. A to molo by mnie bardzo interesowało. Dobra. Kejni. Kelvin. Nie Kejni. Zbierzemy się do roboty, chłopie. To jest śmieszne, tu się da to postawić. Tutaj też się to da postawić. Tylko dalej się już nie da. Idź sobie stąd. Weź, wynoch. Chodź. Chodź, bo cię zaskopnę w dupę. O, ktoś? Cokolwiek? Nic? Gra mnie olewa. Nie rozumiem. Naprawdę. Nie kapuję. Tego postawić tu nie mogę. Raz mogę, raz nie mogę. Gra mnie robi bambuko. O! 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 Coś chyba idzie. Coś, kochani, idzie. Ja sobie teraz wyobrażam, jak na przykład ci youtuberzy, którzy tak bardzo lubią i potrafią budować te wszystkie ładne budynki i tak dalej. Ja już sobie wyobrażam. Kaleko. Zostań tutaj, w ukryciu, w ukryciu. Zostań w ukryciu. Kaleka. Kaleka. Od razu mówię, naprawdę nie mam nic do osób niepełnosprawnych, ale to jest taki umysłowy kaleka. No zobaczcie na niego. Kaleka. Umysłowy kaleka. Tak, chyba się pokapowałem, jak to zrobić. Okej, okay. Nie chciałem tego, ale może być. Zaraz tego umysłowego kaleka będę musiał wysłać chyba znów po drewno. Nie mogę, nie mogę, nie mogę z nim. Nie mogę.
Nie mogę. Ja po prostu już nie mam do niego siły. Nie mam do niego siły. Dobra. Tu mieliśmy tu jedną połówkę, jeszcze może ona się przyda nawet. No. Nawet tak. Ten się ukrywa, kurwa, w szczerym polu. Nie mogę. Ja tutaj mówiłem, że będę robił... Że będę robił ten składzik na kłody, ale ja widzę, że tych kłód to my zaraz nie będziemy mieć. Nie wiem, czy to jest sens. Dobrze, im patyczków trochę złapiemy. Plankton, uspokój się. No jak chcę tutaj to postawić, to nie mogę, tak? Muszę najpierw łaskaw panowi zrobić tutaj to i dopiero wtedy pomyślisz, czy możesz dalej budować, okej. Okay. Plankton, dobra. Po drewno. Zdobądź, wybuduj, zdobądź. Zdobądź balę. Upuść tutaj. Mam nadzieję, że ta Virginia będzie bardziej inteligentna od niego, bo on inteligencją nie grzeszy w żaden sposób. Tragedia. Tragedia. Plankton. Nic więcej, nic mniej. Pyk. Pyk. Ale byśmy to kurwa zrobili pięknie. Wszystkie takie, jedna taka. Nie, no tak nie może być. Będziemy latać. Będzie. Nie! Da się to wybudować? Da się to połączyć? Nie da się to połączyć. Make it! Zepsute? Nie podoba ci się, że jest zepsute teraz. Ale co jest zepsute? O matko bosko, częstochowsko. Chciałbym mieć w życiu takie problemy jak ta gra. Nie! Nie mam więcej pytań. Gdzie te pseudodeski? To ja chyba grę zaraz zapiszę, bo wydaje mi się, że moja śmierć to może bardzo szybko przyjść niedługo. Tak, ten plankton ładnie tutaj zbiera nasze kłody. Dobra. Nie jest źle. I ten strzela, czy jak? Tu jest ładnie. No i naprawdę, naprawdę nie wiem. Chcę to połączyć, a nie mogę. No kurde, blaszka, nie wiem. Rozumiem, że w teorii... A, bo tutaj tego nie było. No dobra. A, kulpa. Mój błąd. Teraz będziesz chciał to położyć? Rozumiem, że nie. Rozumiem, że nie, ale wiem jak cię naprawić. Wiem jak cię naprawić, cwaniaczku. Zrobimy to tak. Zrobimy to tak. I teraz powinieneś móc chyba, czy nie możesz?
O matko bosko. Nie, w to. Naprawdę tego nie rozumiem. Zaraz polecę, znów. Nie mogę tego zrobić, no. Tutaj ma focha, bo jest zepsute. Da się zrobić ten zestaw naprawczy. Narzędzie do naprawy. Kamień, lina i patyk. Kamień, lina i patyk. Dobra. Odmukam sobie młotkiem. Nie kurwa byłem pierdolni jednym słowem, a jednym młotkiem ze postukasz. O Boże, głupawka mnie chyba bierze już, naprawdę. Nie wiem, chyba dlatego, że jest późno, ale... Nie chcę tak. Nie chcę tak. Ja po prostu boję, że zaraz odlecę. I deska zniknęła, okej. Można i tak. Czy już se popukałeś? Rzuć tą deką. Pamiętaj, nie jest to deska, to jest to mała, przepraszam. Weź tą większą. To do mnie z tym balem. Jeszcze mi w łeb przypierdol przy okazji, no. Po co żeś tu wlazł? Nie wiem. Weź to do ręki. Weź to do ręki. Nie mogę ani tu bala położyć, ani nic. Nie wiem czemu. Czemu mi ta gra nie pozwala tutaj bala położyć? W tą stronę się da, ale w drugą już się nie da. No ja wcale nie chciałem tego w ten sposób robić. Naprawdę mi nie pozwolisz, gra? Do góry. Tu łówkę stworzyłeś. Do góry? Do góry. I znów będzie odcinek zbudowania. Miał być exploring. Miał być exploring. Dobra, na razie tu połóż. Połówka. Tak, ale ta upośledzona połówka. To już się nie podoba. To bardziej. To też ci się nie podoba. O Boże. Jak ci obepnę tak. To ci się spodoba? Też ci się nie podoba. Ja nie wiem, czy ci się spodoba. Trzy bary zniszczyłem, cholera jedna. Ty nie chcesz się łączyć, nie chcesz się snapować w ogóle. Dobra, nie było tematu. Patrzcie, tak jakby coś się topiło tutaj. Teraz tu. Po prawej stronie. Coś się topi. Coś się dźwiękowo zbagowało, zapewne kłoda wpadła pod spód. Nie baguję tej gry specjalnie, przysięgam wam. Przysięgam, naprawdę, nie baguję jej specjalnie. Też bym wolał, żeby ta gra chodziła normalnie. No ale no nie mogę ani tutaj położyć tego, ani nigdzie. Nie wiem czemu. Bierzcie Kelvin, Srelvin do roboty. Mogę tylko podłogę w drugą stronę pierdyknąć, ale mi się nie podoba w drugą stronę, no. Chcę sobie walnąć tu. Nie mogę, bo to jest chyba to mniejsza koda, prawda? Tak.
ta mniejsza kula. Tu już niestety mu nie pasuje. Tu już mu nie pasi. No ale czemu ja naprawdę nie mogę tej kłody tu położyć? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Co, nie ma berki? Nie, jest berka. To jest ta mniejsza. Nie, to jest za duża. Nie wiem, nie wiem. Stawiamy chatę, drugą, od nowa. Stawiamy drugą chatkę, chatka. Jest ciupkę za mała, jak dla mnie. Najlepsze jest to... Najlepsze jest to, moi drodzy. Tam się non stop coś topi. O. Nie jest źle, nie ma tragedii. Ten pierdolnik trzeba podprzątać, to jest dramat. Pyk, pyk, pyk. Rzucaj tym. Kelvina rzucaj. Gdzie jest Kelvin? Kelvin poszedł na tripa. Miejmy nadzieję, że nie wróci. No i wrócił niestety. Dobra, no trudno. Chciałem ładnie, żeby było, nie będzie ładnie. Będzie chujowo. Nie wiem, czemu to tak działa. A raczej czemu nie działa. Nie mogę ani postawić tutaj tego. Teraz mi zabije was ta kłoda. Nic, nie mogę ani tu postawić, nic. Naprawdę bym chciał. Zabije się prędzej, albo mnie kłoda zabije, ale nie postawię. Trudno. No najlepsze, my jeszcze chyba tego tutaj nie postawimy, prawda? Tak, bo tu nie ma z dwóch stron. Kolejny bak. Kolejny bak. Dobra, build. Łóżko z patyków na razie nie. Na razie tylko sobie zrobimy tutaj magazyn patyczków. No może lepiej od razu magazyn bali, co wy na to? Żeby to tu było i żeby się nie paskudziło. Bo już tego tam jest tyle, że łomatko. Tyk. Czy ja tu mogę składować, czy tylko i wyłącznie pełne bale? Kelvin, chono tu. Kelvin, słucha. Tak, tylko i wyłącznie pełne bale. Mam dość. Mam dość. Naprawdę, kochani, mam dość. No, ta gra jest zbugowana jak jasny pierun. Ta gra jest zbugowana jak jasny pierun. No przestań mi to brać. Z deska sama. Wiem, że to jest normalny bal. To był bal popierdolony. No i co ja mam sobie z tym zrobić? Nie wiem, wziąć sobie do domu? Albo to będziesz kamieniami zarzucał non stop? Chodź tu, cymbale, chodź. Podążaj za mną. O, 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 jest, 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 jest przyjaciółeczka nasza. Uciekaj. Nie bój się. Krzywdy ci nie zrobię. Ej, Virginia. Zjewa. Spokój się, wracaj tu. Hej, hej, hej. No nie bój się, ziomalko. Piekiera do rąk własnych. Obronimy cię, obronimy, spokojnie. Nie ma ich. No nie wierzę w to.
Kelvin, pokazuj paluszkiem, pokazuj paluszkiem, tak. Pokazuj paluszkiem, jasne. No Virginia nas ma w dupie. To tak kolokwialnie mówiąc. Na razie przynajmniej. Na razie przynajmniej. Mogę składować, czy masz zamiar zabić? A to naprawdę nie wiem, w jaki sposób ja mogę składować jako drewno palne. Nie mam pojęcia. Magazyn kości. Stojak do suszenia. Półka. Półka na ścianę. Ale tutaj było coś takiego jak... Magazynowanie, bla bla bla, podstawowa ściana, bla bla bla, drzwi, bla bla bla. Dupa jasio, jasio, dupa. Rozumiem wszystkich jasiów, no offense. Tu było coś takiego, że... O, siekiera, plus co? To to. Tu jest slina. To nie. Możemy to ciąć, potem na kawałeczki. I składować sobie... Bóg wie gdzie. To ja się pytam naszych kochanych twórców. No ja to mam. I czy ja to mogę gdzieś na przykład postawić jako drewno opałowe? Czy ja to mogę postawić? Jeżeli tak, to ja naprawdę was przepraszam. I was bardzo przepraszam, bo jednak się da. I nie musi tak leżeć jak gówno. Tylko powiedzcie mi jeszcze, jak ja mogę... Naprawdę? Ja na wlazł. Jak ja mogę przy okazji jeszcze... To się tak zapytam. To drewno wyciągnąć. To mnie bardziej interesuje. I jak ja je mogę spalić? To mnie jeszcze bardziej interesuje. To mnie to chyba najbardziej interesuje. Dobra, tu sobie zrobimy skład takiego drewna. To się nie bagowało, bo to jest już zbagowane na przykład. Zaraz mnie zabije to. Jestem przekonany, że mnie zaraz coś zabije i to zbagi. Ja idę aż zapisać, bo jestem pewny, że zaraz mnie coś zabije. Zabije mnie, jestem pewien. No. Trzecia godzina, Shiro się boi obali. No i... Aha. Aha. Zaczęło C kliknąć. Muszę przytrzymać. I rozumiem, że to również możemy C zbierać, prawda? Czemu gra... Chyba, że jestem znów w błędzie. Jeżeli jestem w błędzie, to mea culpa po raz drugi. Połącz z... Różem? Aha, czyli my nadal nie mamy jedzenia. Świetnie! Będziemy głodować. Będziemy głodować. Ach, huksem. Powiedzcie mi, czy ja jestem głupi. Naprawdę, bo możliwe, że tak. Ja nie mówię, że nie. Ale ja tu nigdzie nie widzę klawisza C. Że można zbierać. Nie ma tutaj. Nie ma. Gra nam tego nie tłumaczy w żaden sposób. Prawda? Nie może możesz sobie wziąć. Nic. Zero. Nul. X-y tylko kurwa ponarysowywali. No. Naprawdę. Ja po prostu nie mam siły. O! Postawiłem coś przypadkowo. Dawaj to. Szkoda, że nam tego gra wcześniej nie wytłumaczyła. Może tyle zdrowia bym nie stracił. No. Klawisz C. Klawisz C. Dobra, chodź, chodź. Pikimiki, narkotyki, idziemy spać. Nawet nas nie zaatakowali, tylko jesteśmy spragnieni. Głodujemy. W ogóle jest tragedia. Jest tragedia. Sobie. Nie wiem, jak ja bym był tak głodny, to bym chyba tą konserwę po prostu zajebał. Piekiery? Alkohol?
Butelka wódki, no to chyba to nam tylko zostaje do zjedzenia. Mamy jagody jeszcze, no ale te jagody nam nic nie dają prawie, że... Jakieś minimalne wartości, ale... Grzyb jeszcze jest, tak? Więcej nam zregeneruje. Ja miałem coś takiego jak... makro w myszce i teraz włączyłem je. I tak możemy sobie jeść. Oj. Myślę, że w podsumowaniu, które wam zrobię na sam koniec, bo myślę, że to jest chyba ostatni odcinek z The Forest'a, naprawdę. Ile mam w tej grze? 83 minuty. Ja chyba jednak zrobię zwrot The Forest. Ja chyba zrobię zwrot The Forest, bo naprawdę ta gra... No mnie nie powaliła. Jest mega zabagowana. Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy wy chcecie, no jeżeli tak, to... To ja jeszcze tutaj mogę pozwiedzać bardziej, ale... Nie ukrywam, że jest to dla mnie troszeczkę męczące. I tak jak w The Forest'a 1 się zagrywałem, tak tutaj, no... Jakoś mi to nie idzie. I to mnie martwi. Virginia sobie tam siedzi. Ciekawe, czy do nas by tutaj przyszła w dalszej części gry. No właśnie, jedynie co mnie trzyma przy tej grze w tej chwili, to te wszystkie tajemnice, które tutaj są. Które możemy odkryć. To mnie chyba najbardziej teraz przy tym trzyma. Dobra, porządki porobione. I tak jak tutaj to, naprawdę bardzo ładnie jest to porobione. No ale... Same ładnie to nie wystarcza. Same ładnie nie wystarcza. To mi nie dla mnie. Dla mnie grafika to nie wszystko. I mimo, że ładna, no to niestety. Dobra. Zobaczymy się za 10... Czy za 10 minut? Co ja gadam? Ja sobie to robię save'a. Ja sobie dokończę tego... To nagranie po prostu jutro. Dobra, moi drodzy, wracamy po lekkiej przerwie. Tam chyba jeszcze 10 minut odcinka zostało. I naprawdę nie wiem, co mam zrobić z tym The Forest'em. Stones of the Forest, bo... Naprawdę... Nie jest to zła gra. Ja mogę C? Mogę C. Nauczyłem się, tego jest fajnie. Tylko teraz nie pamiętam, którym się odkłada, ale chyba tym. Rozumiem, że już nie mogę dołożyć do stosu. Ej, no bez jaj. Rozumiem, że stos się zepsuł. Tak, stos się zepsuł. Po przeczytaniu gry stos się zepsuł. No właśnie o tym mówię, że tu jest naprawdę wiele bugów. Mega wiele bugów. To mi się nie podoba. I wydaje mi się, że ta gra naprawdę nie nadaje się w tej chwili na rozgrywkę jeszcze. Ten sobie chodzi po pieńkach. Ja nie wiem, co tu się odwala. Co tu się odwala? Oj. Nie wiem, serio nie wiem. Myślę, że jeszcze jeden odcinek z tego będzie. Myślę, że jeszcze jeden z tego odcinek będzie z tego powodu, że chcę wejść jeszcze do jaskini. Chcę zobaczyć, jak chłopaki zrobili jaskinię. Tylko czy ja mogę zrobić jakiś znacznik? No bo to nie będę oszukiwał, bardzo mi by pomogło. Ale chyba po prostu zostawię Kelvina jako znacznik. No nie będzie z nami latał. Chodź, Kelvin. Kelvin nam chyba leje w krzakach. Chodź, nie lej w krzakach. Do wody też się nie odlewaj. Jemy z tego. Teraz umrę z głodu i to mnie... A to Virginia, okej. Cześć, Virginia. Rozumiem, że ty coraz bliżej do nas podchodzisz. Nie bój się mnie. Co? Mogę cię podejść? On chodzi po wodzie. No nie mogę. Naprawdę nie mogę. Nie mogę. Cześć, Virginia.
Masz jakieś problemy ze tobą, definitywnie. Ale nie mogę z tobą porozmawiać w żaden sposób. Ciekawe, czy da się ją zabić. Ciekawi mnie to. No i ucieka. Nic ci nie zrobiłem przecież. Gdzie jest ten nasz plankton? Plankton do domu. Jest jakiś przycisk, żeby go zawołać? Czy w sumie on jest głuchy? Kelvin jest tu. Chodź, Kelvin, chodź. Podążaj za mną. Do chaty. Nie wiem, jak się robi znaczniki. Chodź, Plankton. Chodź do domu. Wejdzie czy nie wejdzie, jak myślicie? Nie chcę wejść. Dobra, zaczekaj tutaj. Zostań tutaj. Nie bój się. Nic ci nie będzie. Kupimy ci kredki. Nie wiem, co to było. Ale tak, musimy zdobyć coś do jedzenia. Bo robi się dramatycznie. Jeżeli chodzi o jedzenie. Tymi jagodami się zbytnio nie najemy. A przynajmniej trochę. Wiem, że i też... Spać nam się chce, nie wiem, co zjadłem. Coś dziwnego. A, to są chyba te... Tak, te żółte, czy pomarańczowe. Ale przydałoby się coś zjeść takiego treściwszego. A naprawdę tutaj teraz nie widzę zwierzyny. Martwi mnie to. Może gdzieś przy drogach będzie ich więcej. Mamy w teorii łuk. Dobra, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W sumie nie chciałem, żebyś tego pakieta brał do ręki, ale okej. Gdzie jest łuk? Łuk jest tu. Odczuwasz zmęczenie, ale i głód. Musimy coś upolować. Nie upolujemy, to będzie problem. Ale żadnego ani jelonka, ani nic nie widzę. To jest kamień? Co to jest? No to konar. Chyba też jest konar. No tu małe zwierzątka sobie latają, ale... Czy ja będę miał cela i do nich trafię, czy w nie trafię? Raczej wątpię. Virginia? Zostaw mnie, nic nie zrobiłem. Ty mnie zabijesz, prawda? Zostaw mnie. Nic ci nie zrobiłem. Mamy za dużo patyków. Ale zwierzyny jak nie było, tak nie ma. Chyba jakaś pułapka by się przydała. Czy my Kelvina widzimy na mapie? Widzimy. Ja pierdzielę, nie no, jeżeli chodzi o straszaki, to mają niezłe. Kurde! Dobra, spierdzielamy. Nie poradzimy sobie z nimi. Próbuję troszkę zabić. O, zabiłem chyba. Ale gdzie on poleciał? No próbują mnie chyba obkrążyć. Ale tego ptaszka nie możemy zjeść, z niego tylko piórka lecą chyba. No nie wiem, czy zaraz ludzi nie będziemy wpierdzielać. Dobra, ale fajnie zrobione jest to AI, że oni się chowają w krzakach, robią jakieś pełno właśnie takie trapy i tak dalej. To mi się podoba, naprawdę, ja potrafię tą grę pochwalić za coś, co robi dobrze. Bo nie oszukujmy się, tu akurat roboty zrobili fajną. Virginia też wcale nie jest zła. To prawda jeszcze zbugowana, ale nie jest zła. Widzę, że wcale nie możemy się trzymać prostych dróg, bo oni nas bejtują tutaj. Czuwasz zmęczenie i głód i to mnie martwi. Nie wiem, czy oni za mną nie idą. Stracić rzeczy byłoby słabo. Wiem, że jak zobaczę takie dziwne liście na drodze, to znaczy, że oni się po prostu tutaj ukrywają. Ale to jest
dobra miejscówka na polowanie. Otwarta przestrzeń. Brak drzew. Znaczy, no są drzewa, ale mało. Teraz coś znaleźć do jedzenia. Na logikę zwierzęta powinny się gdzieś tutaj przy wodzie ukrywać. Oczywiście nic nie widać. Żadnego zwierzątka. Oprócz małych ptaszków, które jedzenia nie dają. Kurde faja. Mało zdrowia. Naprawdę nie widzę tutaj nic do jedzenia. Jak pójdę wzdłuż, to w sumie nic nie stanie. Nic nie widać. Może te szyszki mogę jeść, nie? Jeżeli są tu szyszki, to rozumiem, że mogą być ich dwie wiórki. Nie wiem, czy widzicie, tam jest wiórka jakaś chyba, albo królik? Nie, to był ptak. To był ptak. Robi się ciemno. A my nadal nie mam nic do jedzenia. To jest to z ptaszek? To jest ptaszek. Gdzie łuk? A mamy pils jeszcze, ej. Ich użyję. Ja ich użyję. Dobra, prawym się anuluję. Zez. Kolacja nam uciekła. Ten feel. Kurde, za wysoko. Zobaczcie, to ptaki jednak nie dają przypadkowo jedzonka. Dobra, takowe. No nie, nie dają jedzonka. Tylko piórka. Ale przynajmniej potrenowaliśmy praktykę z łuku. O, już coś. Ale żadnych królików, nic nie widać. Żadnych wiewiórek. Zero, nul. My zaraz umrzemy z głodu. Nie wiem, czy tu HP nawet nie spada. Jesteśmy na pograniczu. Bo nie możemy otworzyć kąsa. Karma dla kotów i... no właśnie nic. Nie chcę użyć ani noża, ani nic. Połącz, połącz też nie. Nie mamy otwieracza do kąsy. Chyba, że czegoś nie widzę, bo to też może tak być. Ale dobra, moi drodzy, my się tu pożegnamy w sumie. Mówię, jeszcze będzie na pewno jeden odcinek z Sons of the Forest, to się nie musicie martwić. Jak się uda. To się nie udało. Dobra. Widzę, że są ryby. Są łososie. Tak się chyba ich nie da upolować niestety. Ale warto było spróbować, warto było spróbować. Dobra, moi drodzy, kończymy tutaj. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie filmu. Gra od was Shiro. My się widzimy jeszcze w jednym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.